Targowisko w Sokołowie Małopolskim jest jednym z 23 nowoczesnych obiektów handlowych, które powstały na Podkarpaciu przy unijnym wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mówi się, że w Sokołowie Małopolskim można wszystko kupić. To jest tutaj już taka wieloletnia tradycja, te targi, prawda? Tak, targi sokołowskie to są chyba największe na Podkarpaciu. Tu można wszystko praktycznie kupić. I wyroby rękodzieła ludowego, wszystko, praktycznie wszystko na tym targu można kupić. Zresztą tradycją jest, że cała okolica przyjeżdża do Sokołowa. Od Kolbuszowej, od Stalowej Woli, Łańcuta czy Leżańska. Wszyscy praktycznie tutaj przyjeżdżają kupować. Powiem tak, że nawet w dobrym tonie jest pokazać się na placu targowym, na targu, spotkać się ze znajomymi, bo tak też jest. Ludzie spotykają się i jest to prawie element kultury tutaj Sokołowa, że ten targ wrósł już w tradycję i kulturę Sokołowa Małopolskiego. Do tej pory odbywały się one tutaj we wtorki i w środy, a teraz także w soboty i to bez opłat. Targów nie było w ogóle w sobotę i chcieliśmy zachęcić i handlujących, i kupujących, i sprzedających, że przyjechali w sobotę do Sokołowa na tradycyjny targ i kupowali, robili tutaj zakupy, żeby handel się tutaj odbywał. To targowisko było współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie ma Pan kolejne plany związane z tym programem? W ramach tego programu zamierzamy budować drogi, realizować kanalizacje, a także zamierzamy zbudować zbiornik retencyjny w Górnie. Być może uda się nam pozyskać pieniądze albo z PROW-u, albo z innego programu na to zadanie. Zbiornik jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Chcielibyśmy, żeby to było prawie 3 hektary lustra wody plus tereny wokół zagospodarowane. Być może powstanie w przyszłym lub w następnym roku. Siłownie na wolnym powietrzu, w pięknym otoczeniu, niezły pomysł. Przyjął się? Tak, oczywiście. Na początku może było trudno niektórym zaakceptować, ale w tym momencie bardzo wiele osób korzysta już z tych siłowni. Mamy ich 11 w każdej miejscowości. Oczywiście w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich były dofinansowywane. A skąd pomysł w ogóle? Brakowało takich urządzeń, żeby można w inny sposób spędzać wolny czas? Czy była taka możliwość, żeby otrzymać dofinansowanie? Ja nie jestem autorem tych siłowni, poprzedni zarząd gminy, ale ten pomysł się przyjął i oczywiście funkcjonuje do dziś. Ludzie ćwiczą, oczywiście rozmawiają, spędzają czas. Siłownie są przygotowywane tak, żeby można było ćwiczyć poszczególne części ciała też. Czyli niektóre są na ręce, niektóre na nogi, na brzuch. Typowa siłownia, z tym, że na wolnym powietrzu. Pan też korzysta z tych siłowni, czy tylko dzisiaj? Ja myślę, że tak trochę od święta, powiem szczerze. Może z braku czasu, ale wiele ludzi korzysta z tych siłowni, które pracują na poszczególne mięśnie ciała. Jest kolejne rozdanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy będzie gmina też korzystać z tych pieniążków? Oczywiście Program Rozwoju Obszarów Wiejskich służy wszystkim gminom, a zwłaszcza powiat rzeszowski na pewno wiele otrzymał z funduszy unijnych. My składaliśmy wniosek o budowę drogi, modernizację, otrzymaliśmy takie środki. Będziemy też w ramach LGD składać wnioski na rozwój działalności gospodarczej, które wnioski takie służą nie tylko gminie, ale osobom też prywatnym, przedsiębiorcom. Oczywiście ten program jest bardzo dobry. I ważny dla społeczności wiejskiej. Nie tylko dla gmin, ale też dla prywatnych przedsiębiorców, dla osób fizycznych. Na pewno wiele osób z tego korzysta.
Mam tutaj barometr zawodów 2016 roku i przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie i czytam, że w powiecie rzeszowskim brakuje cukierników, dentystów, kierowców, lekarzy, pielęgniarek i palaczy kotłów. A nadmiar jest nauczycieli języków obcych, agentów ubezpieczeniowych, murarzy, mechaników samochodowych i dziennikarzy. Może się w takim razie przekwalifikujemy. Ja zostanę na przykład cukiernikiem, a ty palaczem kotłów. Na przekwalifikowanie przyjdzie jeszcze czas. A my tymczasem ruszamy do powiatu bieszczadzkiego, którego atrakcje pokażemy w kolejnym programie. Jak już Państwo wiecie, wszystkie odcinki możecie oglądać na stronie internetowej Telewizji Rzeszów, a na Facebooku działa nasz fanpage. Dzisiaj to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.